przypadku Nowego Korczyna to jest modernizacja studzienek kanalizacyjnych, które są wykonane w technologii szlufa podciśnieniowych. No niestety sposób funkcjonowania tej kanalizacji, sposób jej działania nie będę przytaczał. Wiecie Państwo, jak to działa. Niestety jesteśmy zmuszeni na wykonanie kolejnych kroków w tym kierunku, żeby usprawniać tą kanalizację. W przypadku pozostałych miejscowości jak Grodniki Małe, Pawłów, Brzostków, Górnowola, tutaj mamy zupełnie inną technologię, tutaj awaryjność tego systemu i wydajność zupełnie jest inna, nie ma co porównywać, ale Szanowni Państwo, no, cieszyć się przynajmniej należy z tego, że środki z zewnątrz możemy pozyskać i zmodernizować to zadanie. Jeżeli chodzi o kolejne prace związane z wynikiem postępowania przetargowym, trwają prace modernizacji placu Trzok w Grobnikach Dużych. Mam nadzieję, że na przestrzeni najbliższego miesiąca, czyli do końca czerwca, mam nadzieję, że się uda wykonać prace modernizacyjne tego placu i Trzok wróci do użytkowania i mieszkańcy będą mogli do Trzoku dostarczać już wszystkie te odpady wielkogabarytowe, które są kłopotem u naszych mieszkańców. W ramach tego zadania przypomnę, rozłożonego na 2 lata, w poprzednim roku zakupiliśmy ponad 1600 metrów kwadratowych kostki brukowej, w tym roku z racji ograniczonych środków finansowych wyłoniliśmy wykonawcę prac utwardzenia placu, przygotowanie budowy i wyłożenie kostki brukowej na tym placu przodu. Zupełnie zmieni ten plac, tak mówię, swoje oblicze, ale przede wszystkim również poprawi się funkcjonalność, zwłaszcza przy dużych opadach atmosferycznych w ubiegłym roku ten plac no, przede wszystkim nie spełnia swojego przeznaczenia i był problem nawet jakby powiedzieć z użytkowaniem go. Jeżeli chodzi o kolejny temat, to jest również w wyniku postępowania przetargowego w ramach wcześniej podpisanej umowy z samorządem województwa świętokrzyskiego w ramach rewitalizacji etap 2 został ogłoszony przetarg na wykonanie parkingu, jak i również chodników prowadzących do kościoła franciszkańskiego tutaj w Nowym Korczynie. I z wyniku postępowania przetargowego pracę wykona, mam nadzieję, jeszcze przed kingonaliami, wykona firma remontowo-budowlana Granit Wiesław Garnek z gminy Gnojów. Wartość robót to jest ponad 100 tysięcy złotych. Dofinansowanie, tak jak powiedziałem wcześniej, również jest z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Rewitalizacja etap 2. Szanowni Państwo, sygnalizowałem jednym zdaniem dosłownie wcześniej, że gmina pozyskuje środki z Polskiego Ładu. Chcę poinformować, że w wyniku konkursu, który gmina złożyła do drugiego naboru programu inwestycji strategicznych, gmina złożyła 3 wnioski po 5,5 miliona każdy. I tutaj chcę Państwa poinformować, że w wyniku naboru gmina otrzymała 10 milionów złotych dofinansowania do 2 zadań, które są przedmiotem dzisiaj, jak mówię, analizy i przygotowań po uzyskaniu promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego, promesy i procedury przetargowej. Wczoraj uczestniczył tutaj w Nowym Korczynie poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan poseł Krzysztof Lipiec, który się zaangażował osobiście w tą pomoc dla samorządu gminy Nowy Korczyn. Tutaj chcę poinformować, że 10 milionów złotych będą wsparte zadania w zakresie infrastruktury komunalnej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej. I drugi wniosek to jest infrastruktura drogowa, poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Nowy Korczyn. Tu też jest dofinansowanie 5 milionów złotych. W pierwszym przypadku, Szanowni Państwo, wniosek, który został pozytywnie oceniony, to zadania będziemy dofinansowywać
na modernizację Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie. Chcę Państwa poinformować, że w wyniku ostatniego naboru w ramach Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy 500 tysięcy, czy pół miliona złotych dofinansowanie do modernizacji Domu Kultury w Nowym Korczynie. Tam będzie dobudowana kolejna kondygnacja z użytkowym poddaszem i w ramach tego przedsięwzięcia już wiemy, że nam nie starczyłoby środków finansowych na dokończenie tego przedsięwzięcia. Środki na modernizację gruntowną tego Domu Kultury będą stanowiły środki z Polskiego Ładu. To jest między innymi na wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, elewacji zewnętrznej, wymiana stolarki okiennej w części drzwiowej, usunięcie z otoczenia placu tego garażu blaszanego, który w wyniku procedury postępowania pozwolenia na budowę nie uzyskałby możliwości posadowienia. Musimy stamtąd po prostu się wynieść i dodatkowo wyposażenie Centrum Kultury i przeniesienie biblioteki na najbliższą kondygnację tutaj Domu Kultury. Jeżeli chodzi o kolejne zadanie, które będzie dofinansowane, to jest między innymi z tych środków, to jest modernizacja, termomodernizacja szkoły podstawowej w Domu Kultury. Duże zadanie, Szanowni Państwo, bo to jest blisko 1 700 000, szacujemy, że będą wydatki związane z termomodernizacją szkoły podstawowej w Nowym Korczynie. Tam jest wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana opraw oświetleniowych, instalacja elektryczna, instalacja centralnej ogrzewania. Ten zakres, Szanowni Państwo, jest bardzo szeroki. Bez środków zewnętrznych z pewnością by nam się nie udało zrealizować tego przedsięwzięcia. Przypomnę tylko, że modernizacja szkoły podstawowej w Nowym Korczynie już jest wsparta dofinansowaniem w ramach programu regionalnego programu operacyjnego, w ramach rewitalizacji FM2, ale oczywiście gmina nie udźwignęłaby tego zadania, zważywszy na rosnące ceny zarówno roboczogodziny, jak i również materiałów budowlanych. I to dofinansowanie, które otrzymaliśmy, o której wspominałem przed chwileczką, będzie również wzmacniało ten projekt, który będzie realizowany w Nowym Korczynie przy szkole, w szkole podstawowej. Jeżeli chodzi o kolejne zadanie w ramach programu inwestycji strategicznych, również przedmiotem dofinansowania chcemy objąć modernizację klubu sportowego, dokładnie zaplecza sportowego klubu sportowego Wisła Nowy Korczyn. Dla przypomnienia, to jest budynek własnością jest gminy. Cała ta przestrzeń publiczna to jest właścicielem gmina Nowy Korczyn. I tutaj, Szanowni Państwo, wymaga interwencji remont dachu na klubie, przede wszystkim poprawa funkcjonalności tego zaplecza sportowego. Mam nadzieję, że uda nam się w wyniku postępowania zaprojektuj, wybuduj, uzyskać dofinansowanie i wykorzystać przede wszystkim, poprawić tą infrastrukturę sportową. Kolejne zadanie, które jest przedmiotem dofinansowania tych środków, to jest, mamy już podpisaną umowę z marszałkiem województwa na termomodernizację remizy OSP w Parkoncinie, nie w Parkoncinie, tylko w Rzoskowie, Szanowni Państwo, i remizy w Starym Korczynie. Dofinansowanie do tych dwóch obiektów jest z Urzędu Marszałkowskiego. Wartość tych projektów to jest blisko 1 000 000 zł, ale już wiemy dzisiaj, że te środki nam nie wystarczą i wkład własny, jak i również środki, które są niekwalifikowane z Urzędu Marszałkowskiego, chcemy pokryć w ramach tego programu inwestycji strategicznych. Te obiekty również zmienią swoje oblicze, bo remiza w Brzoskowie wymaga interwencji, jak i również remiza w Starym Korczynie również wymaga interwencji, jeżeli chodzi o poprawę efektywności energetycznej. I tak się też stanie, że dzięki tym środkom mamy nadzieję, że uda nam się zakończyć te projekty. Dodatkowo również, jeżeli nam się uda znaleźć środki wygospodarować w ramach tego projektu, przewidzieliśmy również zmiana sposobu użytkowania, przede wszystkim poprawa przebudowa pomieszczeń w remizie OSP w Łotnowoli. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj w ramach tego przedsięwzięcia też w ramach funkcjonowania też tego programu sfinansować te prace remontowe, które też również żeśmy założyli w ramach
w ramach tego wniosku. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, Szanowni Państwo, drugi wniosek, infrastruktura, poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez remont dróg publicznych, a tak naprawdę w tym wniosku zawiera się zakup ciągnika 150 koni na użytek działalności komunalnej gminy, czyli koszenie poboczy, dodatkowo zakup przyczepy 12-tonowej, zakup sprzętu do koszenia poboczy, do mielarki i innych urządzeń, które stanowią, Szanowni Państwo, element utrzymania porządku przy drogach publicznych, gdzie mam tu na myśli drogi gminne, drogi dojazdowe, które nie są drogami publicznymi, ale też przede wszystkim stanowią drogi dojazdowe. Również w ramach tego wniosku chcemy, Szanowni Państwo, wykonać uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach, w których nie było po inne lata uwzględnione to oświetlenie uliczne w ramach wymiany opraw oświetleniowych i chcemy uzupełnić. Oczywiście w tym momencie trwają prace projektowe. Po wykonaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu pozwolenia na budowę, będziemy ogłaszać przetargi na wykonanie linii okablowania, bo trzeba specjalne okablowanie pociągnąć, niejednokrotnie sięgniki nowe, czyli do opraw. Mówię o takich miejscach nie do wieszenia lampy, tylko już zaprojektowaniu, wykonaniu, Szanowni Państwo, nowej linii okablowania i podwieszenia ich. To również w ramach tego przedsięwzięcia, Szanowni Państwo, jest uwzględnione wnioski. Mam nadzieję, że uda nam się też zmodernizować kilka odcinków dróg, które stanowią odcinki dróg publicznych, bo tutaj ten program zakłada również remont, modernizację dróg publicznych jako drogi gminne. O szczegółach myślę, że z pewnością będziemy Państwa informować, jeżeli tylko będziemy przystępować do poszczególnych etapów realizacji tego przedsięwzięcia. Chcę tylko podkreślić, że tutaj mam nadzieję, że uda nam się wyłonić wykonawców na wszystkie te zadania i zrealizować to przedsięwzięcie. Ostatni z wniosków, które był składany przez gminę Ryżowszy, dotyczył się gospodarki wolnościekowej. Chodziło, Szanowni Państwo, o gospodarkę ściekową, o kolejny remont, etap modernizację kanalizacji w miejscowości Nowy Korczyn, Grudniki Dużej. Tutaj niestety spędza nam dużo czasu i sen z oczu ta technologia, która jest wykonana w Nowym Korczynie. To jest smutna, jakby powiedzieć, informacja, że musimy dokładać do czegoś, co wykonane było wiele lat temu i powinno to funkcjonować bez awarii. Jakieś drobne remonty, naprawy, a nie taka modernizacja gotowa. Szanowni Państwo, kolejnym przedsięwzięciem, które jest realizowane, chciałem poinformować, podpisałem z Panią Skarbnik umowę z Wojewodą Świętokrzyskim na wyniku konkursu, który był ogłoszony przez Urząd Wojewódzki. Gmina Nowy Korczyn została zakwalifikowana do dofinansowania i realizacji programu Klub Seniora w Nowym Korczynie. Szanowni Państwo, w wyniku porozumienia z parafią w Nowym Korczynie w organizacji mamy porozumienie na utworzenie Klubu Seniora. To jest dofinansowanie, które otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego. Wynosi 60 tysięcy złotych plus wkład własny. Oprócz tego jeszcze, Szanowni Państwo, koszty związane z adaptacją pomieszczeń w organizacji. Mam nadzieję, że uda nam się również, tak jak powiedziałem tutaj wcześniej, do końca lipca wykonać prace remontowe, adaptacyjne, wyposażenie i Klub Seniora na Kingonalnie, kiedy to również obchodzone jest takie gminne święto, jak i również parafii nowochoczyńskiej, uda nam się oddać technicznie budynek do użytkowania i będziemy przystępować do uruchomienia proceduralnego z naborem osób chętnych do uczestniczenia w Klubie Seniora. Jest to nowy walor na terenie naszej gminy. Nie funkcjonował taki oficjalnie, formalnie ta formuła w Klubie Seniora. Mam nadzieję, że ona będzie pozytywnie odebrana przez mieszkańców naszej gminy i to, co będzie organizowane w ramach działalności, będzie też również pozytywnie odbierane. Chcę tylko przypomnieć, że w ramach działalności Klubu Seniora w wyniku zmiany ustawy o tych świadczeniach socjalnych, mam tu na myśli program 500+, Szanowni Państwo, z końcem maja zakończyła się praca osoby, która obsługiwała czy pomagała przy programie 500+. Niestety w całej Polsce te osoby, które wykonywały te prace związane z obsługą programu 500+,
stanęły przed samorządy przed dużym wezwaniem. Przede wszystkim te osoby po prostu straciły możliwość funkcjonowania. Ten program został przeniesiony do ZUS-u i my żeśmy tutaj w porozumieniu z kierownictwem Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej doszli do porozumienia, że te prace będzie wykonywała takie techniczne obsługi pisania aplikacji, wniosków, refundowania, refinansowania tych wszystkich spraw związanych z klubem seniora będzie obsługiwał to Miejskie Gminne Ośrodek Pomocy Społecznej. Pani Gosia, która obsługiwała do tej pory świadczenia 500+, będzie koordynowała pracę klubu seniora i to się stanie, jak zostanie klub seniora uruchomiony. Oczywiście no to jest wezwanie również dla nas, to są nowe rzeczy, mam nadzieję, że pozytywnie to zjawisko będzie realizowane. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o kolejne zadanie, chcę powiedzieć, że gmina Nowy Korczyn realizuje, podpisała porozumienie na kolejną edycję programu Czyste Powietrze. Pomagamy wypełniać wnioski przez gminę, aplikujemy ośrodki dla naszych mieszkańców pod kątem skorzystania z dofinansowania programu Czyste Powietrze. Chcę powiedzieć tak, że na terenie naszej gminy trwa uzupełnienie kruszywem. Ile go posiadamy, oczywiście to w zależności od możliwości finansowych gminy, ale staramy się uzupełniać kruszywem kamiennym drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Chcę też powiedzieć, że złożyliśmy wniosek. Mam nadzieję, że uzyska dofinansowanie, bo to oczywiście konkretne parametry trzeba spełnić, przesłanki, kryteria oceny wniosków do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. To jest fundusz, który służy do remontu, naprawy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W tym roku złożyliśmy wniosek, który mam nadzieję, że uda nam się uzyskać dofinansowanie. Wniosek z miejscowości Winiary. Wartość dofinansowania to tylko 50%, ale jeżeli nam się uda uzyskać dofinansowanie, to postaramy się ten odcinek w Winiarach wyremontować. Ale tak mówię, to jest warunek do spełnienia, jeżeli otrzymamy takie dofinansowanie. Oczywiście na bieżąco staramy się sprostać oczekiwaniom naszych mieszkańców. Odtwarzamy rowy na terenie naszej gminy, pomagamy tutaj odtwarzać te tematy, które są w wyniku nawalnych deszczy w ubiegłym roku. Mam nadzieję, że również Państwo tutaj w wyniku już rozpoczętych, zaawansowanych prac kolowych, ale tej pracy też mamy dużo, staramy się w porozumieniu z mieszkańcami, z Państwem, sołtysami, radnymi odtwarzać to, co by powiedzieć, wymaga interwencji odprowadzenia wód i oczyszczamy te rowy, które są własnością i samorządu przy drogach publicznych i również pomagamy mieszkańcom. Jeżeli chodzi o kolejne tematy, Szanowni Państwo, chciałem w tym miejscu bardzo gorąco podziękować za udział w spotkaniach. Pandemia zakłóciła pewne działanie, funkcjonowanie samorządu. Chciałem podziękować za udział Państwa radnym, sołtysom, mieszkańcom, wszystkim osobom, które przyjęły zaproszenie na spotkanie sprawozdawcze z działalności samorządu za minione, tak naprawdę okres dwuletni. Te spotkania są dla mnie oczywiście inspiracją, motorem do działania. Te wnioski, które spływały podczas spotkań, tutaj zostały zaprotokołowane, one są rozpisane, oczywiście część z nich jest już zrealizowana, część jest w trakcie realizacji, a część będziemy się starać oczywiście je tutaj wykonać. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc, za zorganizowanie. Państwo sołtysom radnym o udostępnienie i przygotowanie i zarówno świetlic, jak i również zaproszenie mieszkańców w moim imieniu. Jeżeli chodzi o kolejne działania między sesjami, chciałem przede wszystkim poinformować, że gmina złożyła wniosek do wojewody świętokrzyskiego o program tak zwany dożywianie uczniów. Chodzi mi tutaj bardziej o stołówki. W wyniku postępowania sprawdzającego chodziło o stołówki, o stołówkę i o kuchnię w Nowym Korczynie i stołówkę w Brzoskowie. Szanowni Państwo, w wyniku tych dwóch wniosków mam już informację, że
Dofinansowanie będzie dla kuchni w Nowym Korczynie. Tutaj za kilkadziesiąt tysięcy złotych zostanie zakupiony nowy sprzęt, który służy do wykonywania posiłków dla uczniów na terenie naszej gminy. To jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, szanowni Państwo, które wpłynie z pewnością na poprawę przede wszystkim i funkcjonowanie kuchni, zaplecza kuchennego w Nowym Korczynie i wiele rzeczy wiadomo jak się używa, jak to one się niszczą. Jest była potrzeba taka, żeby po prostu dofinansować tego rodzaju. Mam nadzieję, że w kolejnych naborach uda nam się zaremontować zaplecze, tak naprawdę stołówkę w Brzoskowie, ona wymaga interwencji. Udało nam się w poprzednim roku wykonać remonty sali gimnastycznej, sal dydaktycznych, no to oczywiście to jest wszystko, potrzeby są duże i mam nadzieję, że to w przyszłym roku w wyniku naborów gmina uzyska na remont tego pomieszczenia. Niestety gmina nie jest w stanie sfinansować w 100% tego rodzaju przedsięwzięcia, z tego względu, że to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. No oczywiście nie jesteśmy w stanie uczynić w 100% tego przedsięwzięcia. W ramach działalności też kulturalnej chciałem podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w działalność samorządu. Chcę podziękować za obecność w uroczystościach Dnia 3 Maja. To uroczystości co roku w Nowym Korczynie, za udział pocztów sztandarowych szkół, placówek oświatowych, kombatantów, strażaków, jak i również dyrekcji, pracownikom szkół, nauczycielom, radnym państwu, sołtysom, którzy uczestniczyli w uroczystości 3 maja. I również chcę podziękować za obecność i pomoc w organizowaniu Gminnego Dnia Dziecka. Tutaj włączył się w pomoc, a przede wszystkim również takie nagrody, upominki. Poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Adam Jarubas. I chcę podziękować wszystkim nauczycielom, opiekunom dzieci. Szczęśliwie wszyscy dojechali tutaj na płytę wojska w Nowym Korczynie. Warunki pogodowe sprzyjały, jak i również wszyscy szczęśliwie się rozjechali. I było takie miłe spotkanie właśnie takie, gdzie część rodziców również się zdecydowało i było również na tym dniu sportowym, jak to nazywamy, od wielu lat w inicjatywie Dzień Sportowy, Dzień Dziecka na Sportową. Chcę bardzo gorąco podziękować. Chcę przypomnieć również, tutaj oferta jest skierowana dla turystów z zewnątrz, ale oczywiście dla Państwa radnych, sołtysów, dla Państwa gości. Uruchomiliśmy po raz kolejny tutaj sezon kajakowy i to, co mamy zakupione ciężkim środkami, wysiłkiem finansowym również gminy, ale środków unijnych, działa już kluby kajakowe, organizujemy to przez Bibliotekę Centrum Kultury, koordynujemy, pomagamy przy współpracy pracowników. Szanowni Państwo, macie. Oczywiście do Państwa przyjeżdżają na różne uroczystości goście, rodziny. Proszę tą ofertę też również zaproponować. Myślę, że tutaj mamy się czym pochwalić, bo otoczenie, które stworzyliśmy tutaj przy stali kajakowej, przy rynkach synagogi, możemy się pochwalić i służymy pomocą w organizacji tego rodzaju takich rodzinnych, nawet rodzinnych spotkań w plenerze. I to jest atrakcja. Myślę, że mamy się czym chwalić. Ostatnio spływ był kajakowy lokalnej organizacji turystycznej LOT Ponidzia. Szanowni Państwo, 50 osób spłynęło od strony Wieślicy do Nowego Korczyna, zakończenie tutaj ogniskiem wspólnym. To jest promocja. Przez takie formuły staramy się promować gminę, samorząd, ten potencjał, który posiadamy. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o działalność też również kulturalną, chcę powiedzieć, że gmina złożyła wniosek o dofinansowanie dla Biblioteki Centrum Kultury. Chodzi tutaj o wzmocnienie potencjału biblioteki. Wniosek do Instytutu Książki, wartość tego wniosku 500 tysięcy złotych. Na tą chwilę złożyliśmy odwołanie. Nie załapaliśmy się w tej głównej mutacji. Mam nadzieję, że odwołanie i pomoc osób, które zadeklarowały tę pomoc, uda nam się pozyskać dodatkowe środki na wzmocnienie tej działalności tego Domu Kultury, bo tam też są potrzebne kolejne środki na dofinansowanie. Jeżeli chodzi o działalność, Szanowni Państwo, między systemami, chcę powiedzieć, że w ramach porozumienia z Towarzystwem Miłośników Ziemi Korczyńskiej, w ramach porozumienia z Miejską Gminą Przewodniczącą Pomocą Społecznej, po wykonaniu przebudowy placu Szok przygotowujemy się do przebudowy kolejnej partii żywności dla mieszkańców
z terenu naszej gminy i mam nadzieję, że również w okresie jeszcze przedwakacyjnym uda nam się rozdystrybuować dla 1200 prawie osób tą pomoc żywnościową, która dzisiaj jest bardzo istotna w tym odciążeniu tego domowego budżetu, który przede wszystkim każdy grosz coraz bardziej jest istotny, narzędzie na bardzo dużą inflację i konflikt zbrojny na Ukrainie. Chcę przy tej okazji poinformować Szanowni Państwo w wyniku decyzji wojewody. Najprawdopodobniej jutro w godzinach popołudniowych 15 osób dojedzie do nas mieszkańców Ukrainy, którzy będą przebywali w remisie OSP w Starym Korczynie. Ja na tą chwilę tutaj chcę już podziękować za deklarację, za pomoc państw, koła gospodyń miejskich, strażaków, pracowników urzędu gminy, którzy się włączają w pomoc, w organizowanie. Nie mieliśmy do tej pory takiego doświadczenia. Oczywiście funkcjonujące jednostki jak hotele, zajazdy, które mają mieć całą otoczkę przygotowaną pod gości. Wiadomo, oni są łatwiej. Decyzja taka zapadła i musimy się w jakiś sposób postarać wywiązać. Tu na barkach jest to samorządu, mieszkańców też, którzy włączali się do tej pory. Mam nadzieję, że również jeżeli takie komunikaty będą, co będziemy potrzebować, mieszkańcy odpowiedzą pozytywnie. Mam nadzieję, że to sprostamy oczekiwaniom, które, jakby powiedzieć, są na barkach samorządu, również jakby w wyniku tak będzie decyzji. O szczegółach nie będę się tutaj, Szanowni Państwo, wypowiadał. Oczywiście robimy wszystko, żeby było to sprawnie zorganizowane. Mam nadzieję, że bez jakichś większych kłopotów. Z mojej strony tyle. Dziękuję za możliwe zabranie głosu. Oba te projekty zostały w czasie posiedzenia wspólnego komisji stałej Rady Miasta bardzo szczegółowo omówione. Proszę jednak o wprowadzenie pani prawnik. Tak, przewodnicząca, Wysoka Rado. Zmiany zawarte w przedłożonych projektach, zarówno w budżecie, jak i w UPF-ie, dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 127 908 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na podwyżki płac dla nauczycieli zgodnie z informacją ministra finansów. Zwiększa się dochody o kwotę 292 949 zł pochodzącą z podziału rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z informacją ministra finansów. Zwiększa się wydatki na modernizację budynku, wkład własny oraz wynagrodzenia dla pracownika do projektu Klub Seniora, łącznie kwota 64 730 zł. Zwiększenie planu wydatków na zadanie modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Korczyn wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w zgodnikach dużych, kwota 801 950 zł. Zwiększa się dochody o kwotę 55 241 zł i 74 grosze oraz wydatki o kwotę 106 016 38 groszy na realizację projektu rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn etap drugi. Zabezpiecza się środki na zakup samochodu służbowego 30 tysięcy zł. Zabezpiecza się środki na zakup urządzenia do wykonywania zabiegów falą uderzeniową, kwota 24 700 zł. Zwiększa się środki na wkład własny o kwotę 210 tysięcy dla modernizacji studzienek kanalizacyjnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z analizą realizacji budżetu i otrzymanym zwiększeniem subwencji ogólnej. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 1 011 950 zł, która zostanie sfinansowana niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżących budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetów określonymi w odrębnych ustawach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 Dziękuję.
W ramach uzupełnienia pani przewodnicząca chcę tylko dopowiedzieć, że państwo też zobrazować pewną sytuację, która ma miejsce. Jest to pozycja, która związana jest z rozstrzygnięciami, jakby powiedzieć tutaj ustawowymi. I szanowni państwo, pierwsza pozycja odnosi odnośnie zwiększenia wydatków związanych, szanowni państwo, z wprowadzeniem do budżetu wydatków o zwiększenie wynagrodzenia dla nauczycieli. Chcę, szanowni państwo, poinformować, tutaj był ten głos na dyskusja na komisjach, że te środki, które wpływają na budżetu państwa, nie są wystarczające na pokrycie zwiększenia wynagrodzenia dla nauczycieli. I chcę przy tej okazji państwa poinformować, że do końca tego roku nam braknie 50 tysięcy, żeby te wynagrodzenia zostały ustawowo wprowadzone ogólnie, zostały sfinansowane. To jest, szanowni państwo, na bank samorządu gminy. 50 tysięcy w tym roku braknie i to jest na razie taki suchy, szanowni państwo, komunikat z tego względu, że ruch związany z funkcjonowaniem placówek oświatowych jest różny. Wiadomo, że część nauczycieli ma zajęcia nieprzewidywalne, część nauczycieli ma absencje, trzeba zastępstwo. To, szanowni państwo, jest takie wypadkowa i ta wypadkowa z końcem roku dopiero będzie znana. Może się okazać, jestem przekonany, że te środki, które zostały dzisiaj już wyliczone, że 50 tysięcy braknie, to może się okazać, że to będzie 70, 65 tysięcy środków własnych do opłaty. Szacujemy, że w przyszłym roku, jeżeli ta subwencja tak będzie wpływała jak do tej pory, to, szanowni państwo, środki, które musimy jako gmina dopłacić, ja jestem w tym momencie z państwa nie zatrwożeni jesteśmy z tego względu, że już ponad 5 milionów 500 dopłacamy, może się okazać, że będzie, szanowni państwo, jeszcze dużo więcej z tego względu, że tak powiem, na wynagrodzenia nie przychodzą środki w 100%. My w tym roku już robiąc analizę, szanowni państwo, budżetu z poprzedniego roku sprawozdania, przedmiotem dyskusji to było na spotkania z mieszkańcami, to subwencja, która przychodzi na z budżetu państwa oświatowa, wystarcza jedynie na 60% pensji na nauczycieli. Nawet pensje nauczycieli nie są sfinansowane w 100%. Starcza jedynie na 60%. 40% wynagrodzenia nauczycieli są na barkach samorządów. I tutaj, szanowni państwo, jest kłopot potężny, jest problem z tego względu, że do funkcjonowania oświaty my dokładamy całą kształt oświaty, dokładamy, szanowni państwo, tak naprawdę bardzo dużo środków i to stanowi, szanowni państwo, 60%. 40% subwencji oświatowej starcza na całą kształt funkcjonowania oświaty. Także takie są proporcje. Także już dzisiaj państwa informujemy, że do tych zmian już braknie 50 tysięcy. I w ciągu roku będziemy, szanowni państwo, szukać oszczędności i możliwości zawierać z innych zadań, żeby funkcjonowanie oświaty się odbywało. Jednym tylko zdaniem chcę, szanowni państwo, pozycję zmian w budżecie tylko doprecyzować. U państwa sołtysów nie było na sesji. 210 tysięcy złotych zabezpieczamy na potrzeby również zadania, które wiąże się z modernizacją, kolejnym etapem modernizacji kanalizacji w miejscowości Nowy Kołczy. Mieliśmy protokole w ubiegłym roku na walne deszcze. Popaliło nam się bardzo dużo studzienek, czyli ten układ sterowniczy. Wystąpiliśmy, szanowni państwo, do wojewody o szacowanie szkód. Mamy w protokole szacowania. Niestety nie udało nam się pozyskać środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Uzyskaliśmy tylko w wyniku likwidacji szkód z Towarzystwa Ubezpieczeniowego pieniądze, ale dalej ubiegamy się o dofinansowanie z budżetu państwa. Będziemy się starali środki pozyskać z zewnątrz i ten wkład własny jest obligatoryjny, czyli jest obowiązkowy. My jako gmina zakładamy co najmniej 80% środków własnych na to, żeby szanowni państwo, zrealizować to zadanie. Pozostałych zadaniach chcę tylko zasygnalizować, państwa sołtysom poinformować, że Rada tutaj wypracowała stanowisko na wniosek kierownika Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie, na wniosek o dofinansowanie, o wsparcie finansowe działań w ramach rehabilitacji mieszkańców naszej gminy. Kilka elementów zostało zawnioskowanych i dzisiaj wypracowane zostało stanowisko, że Rada poprze wniosek o zakup urządzenia do fali uderzeniowej w ramach rehabilitacji dziennej.
To urządzenie, Szanowni Państwo, jest wyszacowane, że będzie kosztowało 25 tysięcy złotych, blisko 25 tysięcy złotych. I Szanowni Państwo, to urządzenie będzie wykorzystywane przez osoby, które są pacjentami POZ-u. Oczywiście my przeprowadzimy jako gmina postępowanie. My przeprowadzimy, może się nawet pytanie, zabezpieczamy tyle. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o ten element, o to urządzenie, ma to posłużyć do rehabilitacji, do między innymi zabiegów związanych z, Panie Wojtku, proszę przypomnieć, z ostrogą piętową, zespołem bolesnego barku, łokciem tenisisty, choroby z wyrodnieniowego słupa. Czyli wszystkie związane choroby zwyrodnieniowe, stany zapalne, które mieszkańcy naszej gminy zgłaszają. Dla pacjentów, którzy korzystają w ramach POZ-u Nowokorczyńskiego, czyli ośrodka zdrowia Brzusko, wewnątrz Korczynie, którzy są pacjentami zapisanymi. Będziemy to, Szanowni Państwo, decyzja zapadła na komisjach, że ten zakup, Szanowni Państwo, będzie sfinansowany i będzie nieodpłatny dla pacjentów POZ-u tych ośrodków zdrowia. Te usługi kosztują na zewnątrz wizyta, czyli zabieg jednorazowy, tak to może być seria zabiegów. Jeden zabieg kosztuje od 50 do 80 zł. Do 80 nawet złotych. My będziemy, Szanowni Państwo, tutaj wychodzą na przeciw. To jest sfinansowane, Szanowni Państwo, będzie przez samorząd gminy i powierzony ośrodkowi zdrowia, tutaj dokładnie rehabilitacji. To, Szanowni Państwo, jak powiedziałem, dla pacjentów POZ-u, czyli jeżeli się jest pacjentem POZ-u, ma się zaordynowane zabiegi, będziemy tutaj, Szanowni Państwo, będzie to finansowane w 100% ze strony. W tym momencie, co do zmiany, ja pozostałe te tematy zostały tutaj omówione i ja dziękuję za uwagę. Dziękuję, Panie Burmistrzu. Przechodzę do pytania projektu uchwał okołobudżetowych. Uchwała Rady Ministrów Korczynia w sprawie zmian w budżecie gminy Nowego Korczyna 2022. Na podstawie artykułu 18 ust. 2.4 punkt 9 litera D ustawy z 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Rada Miejska uchwala w następnym. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 3. Limity wydatków na wiadomości przedsięwzięcia planowane do podniesienia w 2022 roku. Do uchwały nr 156 z 2021 roku w Radzie Miejskiej nr 30 grudnia ubiegłego roku, wtedy uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 4. Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku zdecydowane wyżej uchwały z 30 grudnia 2001 w sprawie uchwalenia budżetu na rok bieżący otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 3 dotyczący wyżej uchwały dotyczące budżetu gminy na 2022 otrzymuje następujące brzmienie. Po razie deficyt budżetu gminy w wysokości 4 402 154,61 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jak również środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z obliczeń kredytów i pożyczek dla budżetów w kwocie 2 410 117,36 zł. Nie wykorzystanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 992 037,25 zł. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów z budżetu w wysokości 5 508 202,61 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 106 048 zł. Z
tytułu wymieniony w załączniku numer 5. Załącznik numer 5. Przychody do rozchodu budżetu w 2022 decydowany wyżej uchwały z 30 grudnia ubiegłego roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 otrzymuje nowe brzmienie opisane w załączniku numer 5 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały pobiera się burmistrzowi miasta i gminy. Uchwała będzie w życiu niepojęcie, podaje publikacji Dzienniku Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego oraz opisu urzędu miasta i gminy. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych za, kto przeciw, kto powstrzymał? Pani Przewodnicząca, mogę jeszcze krótkę? Otrzymałam w tej chwili informację z prośbą o zmianę nazwy zadania. Myślę, że jeszcze Państwo radni wyrażą zgodę, żebyśmy skorygowali nazwę zadania w załączniku numer 4, gdzie mamy pod pozycją 8 modernizacja studzienek kanalizacyjnych w miejscowości Nowy Korczyn, a ja przed głosowaniem chciałam Państwa prosić o przyjęcie takiej nazwy. Przebudowa 50 sztuk studzienek kanalizacyjnych wraz z montażem armatury elektronicznej i pneumatycznej w miejscowości Nowy Korczyn. To jest załącznik numer 4, zadanie pod pozycją 8. Przebudowa 50 sztuk studzienek kanalizacyjnych wraz z montażem armatury elektronicznej i pneumatycznej w miejscowości Nowy Korczyn. 80 sztuk? 50 sztuk. Bardzo proszę Państwa radnych o przegłosowanie uchwały z tą zmianą. Dziękuję bardzo. To nie wpływa na treść uchwały, którą Pani Przewodnicząca odczytała, to jest tylko. Szanowni Państwo, to jest w związku z opracowywanym w tym momencie w porozumieniu z wnioskiem do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie i ma być wspólnie z programem inwestycyjnym, który już został wdrożony do wojewody. I to też chodzi w porozumieniu z pracownikami wojewody. I dlatego taka nazwa zmiana jeszcze. Propozycja takie zapisu. Głosuję. Tak. Kto z Państwa radnych jest
za, a tam ten zapis będzie miał przebudowa 10 sztuk. Ktoś je przycisnę. To głosujemy, proszę Państwa. No już głosuję. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Dziękuję bardzo. I teraz, proszę Państwa, głosujemy w całości ustawę po zmianie zapisu w sprawie zmian w budżecie. To proszę bardzo, to znaczy, że mamy przegłosowane. Dziękuję uprzejmie. Następna uchwała dotyczy WPF w Garnie. Na podstawie artykułu 18 ust. 4 ustawy 6 marca 2010 roku samorządu gminnego ustawy i artykułu 231 ustawy 29 sierpnia 2010 o finansach publicznych wydanie stanu Polacy następuje. Załącznik nr 1 do uchwały 155 z ubiegłego roku z 30 grudnia 2021 ustawy WPF gminy na lata 2022-2032 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do największej uchwały. Załącznik nr 2 procedowane wyżej uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy na 2022-2032 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 3 procedowane wyżej uchwały 30 grudnia w sprawie WPF gminy na lata 2022-2032 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia. Głosujemy. Państwo powiedzieć tutaj
wyłuszczyli, że jest to konieczne zmiany. Oczywiście to pan sekretarz powiedział, że nie ma zmiany, tylko przede wszystkim potrącania, zasada potrącania, że się nie należy po prostu radnemu za nieobecność, w jakiej wysokości konkretnie, żeby wiadomo, że jeżeli by się odbywała jedna komisja, a nie wszystkie, bo zwołuje przewodniczący komisji, no to po prostu musi być to konkretnie dopisane na uszczegółowienie. Bo są sytuacje, kiedy przewodniczący komisji nie zwołuje komisji z tym zamiarem, bo nie ma takiej potrzeby, bo tematy na sesję są nieomawiane. Jeżeli jej nie zwołuje przewodniczący komisji, a sesja się odbywa, to radny nie ma potrącania. A jeżeli zwołuje w tym dniu posiedzenie komisji jednej, Komisji Zdrowia, Komisji Bezpieczeństwa, są dwie, no to wtedy jest jasno wstane, że były dwie, nie uczestniczył radny i w sesjach, i w tych dwóch komisjach, które były zwoływane, ma potrącane. To tak po prostu jest opracowanie. Chcę Państwu po prostu dlatego to zasygnalizować, żeby też wszyscy Państwo wiedzieli, i goście, i radni. Dziękuję. W 2021 roku 1 listopada w sprawie przyznawania
wysokości wiedza na Radomińskim Rozruszenia rozruszyło Radomiński 11 kwietnia 2011 roku, w sprawie sprostowania oczywistego modyfikacji Radomiński na rozruszenia listopada 2012 roku, w sprawie zastosowania wysokości wiedzy za Radę Radomińską na wysokości. Uchwała w tej kwestii po 2014 Przechodzimy do głosowania. Ostatni projekt dotyczy ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy na wykorze. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo. Przede wszystkim projekt tej uchwały jest podyktowany zmianą przepisów, które weszły w życie, dokładnie chodzi o ustawę z 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych, które na podstawie artykułu 15 tej ustawy jest po prostu konieczność ustalenia, jakby powiedzieć, od nowa stawek ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP biorących udział w akcjach, ale również biorących udział w ćwiczeniach, szkoleniach, etc. związanych z wykonywaniem mandatu strażaka ratownika działającego w ramach ochotniczych straży pożarnych. Tutaj projekt uchwały, szanowni państwo, który jest zaproponowany i dyskusja, która się odbyła na komisjach, zawiera przede wszystkim, jakby powiedzieć, zmianę. Ta zmiana dotyczy się zmiany. Tutaj, tak jak państwo radni, przychyliliście się do wniosku, żeby ta zmiana uchwały ostatniej różnie zmieniała nie tylko podstawę prawną, bo tutaj chcę powiedzieć o podstawie prawnej, ale też również o odnośnie wysokości tego ekwiwalentu i ta zmiana również, ta uchwała niesie ze sobą zmianę ekwiwalentu z 11 zł na 13 i z 5 zł na 7. Jest to jakiś krok, progres do przodu. Oczywiście tak państwo radni zaproponowali, żeby taka uchwała miała miejsce. Chcę powiedzieć, to szanowni państwo, też, że sposób rozliczania się zmienia w ramach ustawy, która też przewiduje ekwiwalent 200 zł dla strażaka. Ta ustawa wprowadza różne inne rzeczy. Też również sposób rozliczania udziału akcji ratowniczej dla strażaka ochotnika, szanowni państwo, dotychczas rozliczanie było tak zwane minutowe. Teraz wchodzi w przepisy rozliczanie, czyli każda rozpoczęta godzina, czyli jeżeli jest 61 minut, naliczane jest po prostu 2 godziny udział akcji. Jest to też, jakby powiedzieć, zmiana i ta zmiana, jakby powiedzieć, jest już zapisana ustawowo. I to, szanowni państwo, ta uchwała, która dostosowuje się do ustawy, tak powiedziałem wcześniej, ustawy z 2021 roku, jest prośba o przyjęcia tego projektu uchwały zaproponowanym tutaj, wypracowanym na komisji, na komisjach przez państwa radnych. Dziękuję bardzo. Przedyskutowane, komisję. W związku z tym przechodzę do czytania. Bo nie widzę. Aby ktoś jeszcze miał zastrzeżenia, do czytania projektu uchwały. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy Urzędu artykuł 15 ust. 1 i 2 ustawy z 17 grudnia ubiegłego roku o ochotniczych sprawach pożarnych 21 roku Rada Miejska wnosi do tej uchwały w następującym. Ustala się stawka ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych strażaków pożarnych strony gminy na wykładzie wysokości 13 zł w sumie 13 zł za jeden działania ratowniczych i akcje ratownicze. 7 zł w sumie 7 zł za szkolenia i uczenia organizowanych przez Państwo, bo w tym roku lubimy na wykładzie.
bardzo dziękuję bardzo panie przewodniczący. Wypowiadamy z naprawdę rozpoczętą programu wydarzenia wyjazdu jednostki ochrony tej straży. Przygotowanie uchwały powierza się również szanowni miasta i gminami Polski. Dalszy moc uchwała numer 261 z 2014 roku Rady Gminy na Wysokim 21 stycznia 14 roku w sprawie ustalenia wartości i zaległych zakonu pomocy straży pożarnej oraz uchwała 167 z 17 roku Rady Gminy na Wysokim 6 lutego tego roku wydająca uchwałę Rady Gminy na Wysokim 21 stycznia 14 roku w sprawie ustalenia wartości i zaległych zakonu pomocy straży pożarnej. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 1634 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Trzy budynki i ta droga jest utwardzona, żeby tam wreszcie wyasfaltować. I jeszcze jeden asfalt bym potrzebował. Droga powiatowa, która prowadzi z Krowiec do Kawęczyna, która ma łączyć Krajówkę. I tam jest już utwardzone, tylko chodzi o asfalt. Widzę, że ludzie korzystają, jadą do Wełnina, jadą do zajazdu na rowerach i korzystają bardzo z tej drogi, z tego skrótu, co my zrobili kiedyś, kamieniem wysypali, no i żeby to jakoś wziąć pod uwagę. Dziękuję za wszystko. Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Ja bym może gwoli przypomnienia, już zgłaszałam ten problem, nawet dzwoniłam do Pana Jacka Lewickiego, do powiatu. Chodzi mi o znak informujący o przebiegu drogi z pierwszeństwem przejazdu, który jest zlokalizowany w Starym Łoczynie przy drodze powiatowej między Panem Piętą a Szywałą. Tam jest uszkodzony ten znak, który informuje, jak przebiega droga z pierwszeństwem przejazdu i już praktycznie pół roku nie ma efektu. I jeszcze ja też zgłaszałam tutaj, żeby zainstalować taki znak przy drodze gminnej, gdzie wyjeżdża się z tej drogi podporządkowanej tutaj pod Nagrobli, co jest rozwana, jak wiemy, tutaj do drogi powiatowej ustąp pierwszeństwa przejazdu. To są ważne znaki, także prosiłabym, żeby po prostu były takie znaki zainstalowane. Dziękuję. Pani Sokołowa, proszę. Ja się chciałam Pana Burmistrza zapytać, bo tu mówił na temat oświetlenia ulicznego. Czy w tym oświetleniu jest uwzględnione grotniki duże i czy to będzie w tym roku zrobione? Dziękuję. Proszę Państwa, Panie Burmistrzu, ja jeszcze raz chciałam po tej drodze powiedzieć na podstrumień, bo tam naprawdę może być tragedia. Bobry zrobili dziwę, jest tylko tak przesypana, ale ona się rozchodzi coraz bardziej ta droga. Nie widzę. Chcę to bardzo, Panie Burmistrzu. Tutaj wracając tutaj do tematu dróg, to Szanowni Państwo, tak, na tą chwilę rozpoznajemy możliwości, jakie będziemy mogli wnioski składać, które mamy dokumentację, bo chcę powiedzieć, że mamy, Szanowni Państwo,
gro wniosków, dróg, które mają pozwolenia na budowę w ramach Polskiego Ładu. Oczywiście do końca nie wiedzieliśmy, Szanowni Państwo, nie wiemy dzisiaj procedury, jakie będą związane z promesą, którą otrzymamy, bo na razie mamy komunikat oficjalny. Tutaj ten komunikat, że będziemy mieć dofinansowanie. Szczegóły są, jakby powiedzieć, dane, czyli dialog przyszło. Jakie przetargi, na co, jak się za projekty wybuduje. Na pewno, Szanowni Państwo, część dróg, które mamy do dokumentacji z Polskiego Ładu, część z innych wniosków, mam nadzieję, że kolejne środki będą płynęły do gminy Nowej Gorszyn i programy różnego rodzaju. Na tą chwilę, ja co do pana Pietrowskiego zapytania, znam temat 80 metrów i znam temat tej drogi łącznika między Krajówką 79 i Powiatówką. Dzisiaj nie odpowiem dlatego, czy ona się będzie kwalifikuje, natomiast ten łącznik, czy będzie nam się kwalifikował do dofinansowania. Te 80 metrów na pewno nie, to będziemy musieli po prostu w jakiś sposób sami udźwignąć. W jaki sposób, to jeszcze nie wiem, bo był kłopot, nie ukrywam, że próbowaliśmy szukać swobód dojazdowych. Ale to też trudno nam było to napisać, że to jest dojazdowa do Bóg, jak to jest nie do Bóg. Wiadomo, to jest taki, wiadomo, to jest taki przysiłek, jakby. Nawet nie przysiłek, bo przysiłki są często, tak jak pani tutaj są z przestrzeni, jak pod strumień, to jest przysiłek, prawda? Miejscowość. Ale no, znalezienie szufladki i finansowania jest to kłopot. Nie ukrywam, że no, fajnie by było, żeby się udało to zrobić. Jeżeli chodzi o panią radną Krystynę Szapaniec, to jest gorąca prośba. Widzę, że to jest kolejna sesja i komisje to samo, jak się to mówi, wyłuszczają. Proszę Państwo, zaproponuję taką formułę. Albo wszyscy radni się spotykamy, albo Komisja Bezpieczeństwa i proszę zaprosić przedstawiciela PZD, bo dyrektora, jest nowy dyrektor, PZD, stary, nowy. Jest pan dyrektor, przyjechał na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, nawet z udziałem sołtysów. Pospisywać sprawy powiatowych tematów, spisać na kartkę, zwołujemy się za dwa tygodnie na tej sali, posiedzenie komisji robocze do spraw ten. I te tematy, żeby wybrzmiały od Państwa tak samo, bo my kierujemy je pisemnie, Państwo je kierujecie, nie macie wszystkich Państwa sołtysów i wszystkich radnych, spotykamy się równie i proszę bardzo, jest nowe rozdanie, jest nowy temat, po prostu zgłaszamy, to jest bez. Oczywiście ja wiem, że kilka rzeczy udało się i pozytywnie są załatwiane. Ja już mam na myśli pani Grysia też nie powiedziała. Chcę powiedzieć, że w ramach naboru Polskiego Ładu i też udało się pozytywnie, gmina Nowy Gorczyn załapała się wniosku powiatowych. I były dwa wnioski, Szanowni Państwo, złożone przez powiat włoski. Na jednym i na drugim była gmina Nowy Gorczyn. Co mnie bardzo cieszy, że udało nam się zainteresować powiat włoski. Jedna droga była droga w miejscowości Parchocin, druga była w miejscowości Stary Chorczyn. Szanowni Państwo, jeden wniosek powiatowi przeszedł na 15 milionów prawie dofinansowania, z czego droga z dofinansowaniem to jest miejscowości Winiary, czyli od drogi 79 Winiary do Starego Chorczyna, do tego zakrętu Ostrego. Bo dalej już jest przez Stary Chorczyn, do cmentarza tam przebudowane. I to będzie, Szanowni Państwo, przedmiotem inwestycji. Kiedy, jak powiat zaplanował wydatki inwestycyjne w którym roku, czy to będzie w tym jeszcze budżetowym ogłoszone, czy będzie w przyszłym, bo dokumentację pozwolenia na budowę mam. To jest, by powiedzieć, po głosie. Ale nasuwa mi się te sprawy bieżące. Pan mówi o znaku, pan radny też po kolei, jak wszyscy jesteśmy, znamy się, kto jest przy drodze powiatowej, wiemy, jakie są interpelacje. Pan zawarza na komisji, przed komisją i zgłasza niedokończony temat przebudowy drogi powiatowej, tam jest wykonanie przepustu i rowka kawałek. Ten temat niedomknięty. I kolejne Państwa miejscowości, Powocza, wykaszanie. Ja myślę, że taką formułę Państwo wypracujcie, że robicie, ja oczywiście jestem do dyspozycji, przychodzę na posiedzenie, ale my indywidualnie siadamy, robimy z tego protokół, notatkę, nagranie, robimy protokół, wymienimy. Ale Państwo mając to wszystko w ręku, klaczki, wymieniamy po prostu elementy. Na pewno będzie, myślę, że łatwiej i będzie może lepsza dyskusja. Może będzie bardziej taka owocniejsza, bo wiemy, że czasami są niedopowiedzenia. Ja na przykład chociażby odniosę się do spotkania, o których nie mówię między sesjami, ale było się w Badziechowicach spotkanie z projektantem sieci gazowniczej na terenie. I gdyby nie było takiego spotkania, pewne niedopowiedzenia by były. A tak to wszyscy, żeby przyszli na jedno spotkanie, na jedną godzinę i wszystkie osoby, które miały
do powiedzenia oczywiście ważne sprawy, zostały, jak się to mówi, zaakcentowane i wydaje się, że skutecznie, bo projektant już inaczej na to patrzy, ale inwestor jeszcze inaczej, jako Polska Grupa Gazowa. Także tutaj jest taka sugestia. Tym bardziej, do pani rady kieruję, tutaj i do sołtysów zarówno miejscowości Winiary i Stary Korczyn, że w mojej ocenie spotkanie robocze, zainteresowanie się projektem, co jest zaprojektowane, co tam jest, żeby się tu odbył na gminie Korczyn, żeby zobaczyć, co tam mamy, żeby my później nie chodzili z kłopotami, że nie przewidzieliście czegoś, nie zrobili czegoś, my nie zadbaliśmy o coś. My chcemy zadbać o to, żeby projekt sprawnie został wykonany. Do pani radnej taka sugestia, żebyśmy się wspólnie wszyscy spotkali w terminie dogodnym, bo są drogi powiatowe na terenie gminy, jest ponad 1000 km w sumie na powiecie, u nas jest kilkaset kilometrów, może nie, ale prawie pod stówę jest na ważne. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to tak, do pani sołtys odpowiada pani Nowak. Zaplanowane jest w trakcie projektowania. I to jest, jakby powiedzieć, wymaga to pozwolenia na budowę, decyzji środowiskowej, oświetlenie, czy zasilanie prądowe jest to niestety duże przedsięwzięcie i finansowe, dlatego że tam jest ciągnięty prąd, a prąd nie może być tak, jak się to mówi, tak bezprawnie. Musi to być wszystko, jest firma projektowa wyłoniona na poprzedniej sesji, żeby zabezpieczali dodatkowe środki, firma z Buzka projektuje z doświadczeniem takim projektowym oświetlenia zasilania drogowego i mam nadzieję, że uda nam się, że będziemy pozwolenie, żeby ogłosić również przetargu kilka. Również tutaj pan radny na chwilę wyszedł na komisji w miejscowości Ostrowce tutaj do tego zakrętu. To jest przewidziane oświetlenie. Są rzeczy, które są uwzględnione, a czy uda nam się wszystkie sfinansować? Mam nadzieję, że tak, ale to wszystko, jak mówić, koszty dzisiaj, ta sytuacja kryzysowa pokazuje nam, że kosztorysy tam już napęczniały, tak nam słuchły, że te 5 milionów planowane w poprzedniej, jak się to mówi, w poprzednim rozdaniu, wydawało się, że to jest spora kwota, a ona, jakby powiedzieć, dzisiaj jest dużo mniejsza. I jest pewien kłopot, ale mam nadzieję, że jakoś uda nam się pewne rzeczy zrealizować. No na Podstrumieniu znam temat, no też oczywiście postaramy się, jakby była jakaś firma wykonawcza, wykonująca przebudowę dróg już na tym terenie, to byśmy spróbowali, poprosili ją o remont, ale nie, to będę tutaj rozmawiał na terenie i spróbujemy to remont terenu zrobić. Wiem, że na drogach powiatowych firma na terenie powiatu z naszej gminy też wykonuje trasę remontową, to pytamy, czy ktoś by mógł po prostu nam tutaj pomóc. Ale znam ten temat. Chyba z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo. A ja w takiej sprawie, bo niedawno mieliśmy, burmistrz jeździł jazdówki, każdy na swoim terenie o tych drogach nie mówili, tam jest zapisane, to dopiero zeszło parę dni, czy parę dni, czy niedługi czas. Każdy w swoim okręgu mówił mi w swojej miejscowości, jakie drogi jest naprawić, to jest zapisane, myślę, że to będzie wykonane. A na dzisiejszej sesji to najlepiej mi się punkt podoba, wszystkie dobre, ale jeżeli ta rzecz będzie kupiona, fala uderzeniowa, to w dzisiejszym czasie taka inflacja, wszystkie rzeczy, żeby mieszkańcy naszej miejscowości, jeżeli to leczy zapalenia kręgosłupa, wszystkich rzeczy, nawet i Ostrogi leczy, to będzie dobry zabieg, żeby mieszkańcy nie wyjeżdżali daleko i gdzieś indziej jeszcze muszą płacić. Jeżeli to kupią, to będzie bardzo dobre dla mieszkańców naszej gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, bramy zadowolenia pana radnego. Wszyscy się jeszcze może inwestycje są podejmowane. Czy są jeszcze wnioski? To ja tylko króciutko, szanowni państwo, chcę poinformować, bo tutaj też państwa dodatkowo informacja taka, że gmina Nowy Korczyn, też szanowni państwo, to jest wynik ostatniego naboru z PROW-u w 100%, szanowni państwo, na tą chwilę
mamy sfinansowane mieć, jeżeli podpiszemy umowę, ale już dzisiaj przygotowujemy się do przetargu. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 3 625 000 zł, szanowni Państwo, na modernizację stacji uzdatnienia wody w Nowym Korczynie. 3 600 za 100%. I tutaj w ramach porozumienia, w ramach rozmów gmina złożyła program funkcjonalno-użytkowy. Szanowni Państwo, będzie to polegało na wybudowaniu kolejnych kwater na filtry powolne. Zwiększy to ilość uzdatnianej wody i jakość tej wody. Już dzisiaj widzimy, jest sucho, jaki mamy rozbiór wody na stacji uzdatniania wody. Już są, szanowni Państwo, na dobę 1000 metrów już idzie, a czy dopiero lato. Także my, szanowni Państwo, udało nam się, złapaliśmy się na listę, jesteśmy na 13 pozycji, ja tutaj mówię, że to jest nie pechowa 13, tylko szczęśliwa, bo naprawdę w rankingu jesteśmy dobrze usytuowani i w ramach tego przedsięwzięcia modernizujemy stację uzdatniania wody oraz chcemy zakupić dwie pompy do przepompowania ścieków z całej gminy na oczyszczanie ścieków. Ten wniosek pozyskał maksymalnie dużą ilość punktów, bo jest łączony gospodarka wodna i ściekowa. Tutaj chcę Państwa podzielić tą dobrą informacją. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu. Zaprojektuj, wybuduj, czyli musimy uzyskać pozwolenie na budowę i dopiero firma, która zostanie wyłoniona na projektanta, ta sama firma później wybuduje to. Oczywiście program funkcjonalny w uznaniu komisji, która to oceniała, był dobrze przygotowany i mam nadzieję, że szanowni Państwo, nasze zabezpieczenie pod kątem wody jest już tak to zorganizowane, że mamy możliwość pięcia się do Nidy 2000 i oprócz tego zwiększamy swój potencjał produkcyjny. Także tutaj jest, szanowni Państwo, dobra informacja. Oprócz tego chcę poinformować, że Nida 2000 też pozyskała środki na modernizację stacji uzdatniania wody, też ma przechodzi tak samo jak na Nowy Korczyn Popoty, bo tam, gdzie, szanowni Państwo, niskie stany są duże opady atmosferyczne, to środki, koszty i czas do uzdatniania tej wody są potężne i też będą modernizować, co też dla nas jako gminy dobrze wróży, bo zarówno stacja uzdatniania w Starym Korczynie, w Nowym, jeżeli będzie potencjał, to też nie będziemy naszych mieszkańców kłopotać, że nie mamy wody, nie będziemy mieli docelowo oby, oby nie wysła w rzece, bo to też jest, to szanowni Państwo, jest kłopot, ale też tutaj jeżeli analizę na to nie są takie zatwarzające, bo przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy wyprodukowali wody w czasie, a nie szybko przepuścili, gdzie rozbiór jest na dany dzień, daną godzinę. Z mojej strony jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że podsumowam. Ja również. Zamykam 30 sesję Rady Miejskiej.